Chrystus wyraźnie stwierdził, że w nawróceniu człowieka pierwszą i najważniejszą rolę odgrywa Bóg Ojciec, gdyż to On przyprowadza grzesznika do Jezusa. W Ewangelii Jana, 6 rozdziale, wersecie 44 czytamy: Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie mój Ojciec, który mnie posłał, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. W dziele ratowania zgubionych uczestniczy również Pan Jezus, co widać praktycznie w opisie nawrócenia Lidii z Tiatyry. W Dziejach Apostolskich w 16 rozdziale czytamy w wersecie 14: Przysłuchiwała się temu też pewna bogobojna kobieta imieniem Lidia z miasta Tiatyry, sprzedająca purpurę, której to serce otworzył Pan, aby uważnie słuchała tego, co mówił Paweł. Czyli Bóg Ojciec i Pan Jezus prowadzą grzesznika do zbawienia, a ponadto Duch Święty przekonuje człowieka o jego grzechu i skłania go do Boga. W Ewangelii według Jana, 16 rozdziale, w wersetach 7 i 8, powiedziano o pracy Ducha Świętego. Lecz ja mówię wam prawdę, pożyteczny jest dla was, abym odszedł. Jeśli bowiem nie odejdę, Pocieszyciel do was nie przyjdzie, a jeśli odejdę, poślę go do was. A gdy on przyjdzie, będzie przekonywał świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Zatem trzy osoby, Ojciec, Syn i Duch Święty, wszystkie trzy aktywnie przyczyniają się do zbawienia człowieka. Lecz dzisiaj chcemy omówić, jaką rolę w dziele nawrócenia musi odegrać nawracający się człowiek. Czym jest nawrócenie? Czym jest wiara i pokuta? Czy wiara i pokuta powinny towarzyszyć nam również w dalszym życiu chrześcijańskim? Najpierw omówmy, na czym polega nawrócenie, co się na nie składa. I tu podam definicję. Nawrócenie jest naszą ochoczą reakcją na wezwanie płynące z Ewangelii. Polega ono na tym, że szczerze pokutujemy za nasze grzechy i w celu uzyskania zbawienia zaczynamy pokładać naszą ufność w Chrystusie. Czyli jest to ochocza reakcja na wezwanie płynące z Ewangelii, szczery żal za grzechy, odwrócenie się od nich i położenie ufności w Chrystusie jako Zbawicielu i Panu. I teraz musimy sobie powiedzieć, że nie wszystko, co ludzie uważają za nawrócenie, nawróceniem rzeczywiście jest. I pierwsze pytanie, czy samo poznanie prawdy o życiu Jezusa, Jego śmierci i zmartwychwstaniu wystarczy do zbawienia? Kiedyś miałem taką książkę, Wiedza, która prowadzi do życia wiecznego. Czy rzeczywiście wiedza prowadzi do życia wiecznego? Chociaż poznanie jest niezbędne, by się nawrócić, to samo w sobie nie wystarcza. List do Rzymian wskazuje, że faktycznie trzeba coś poznać, żeby zostać zbawionym. W 10 rozdziale listu do Rzymian, 14 wersecie, powiedziano, że konieczne jest przekazanie przesłania Ewangelii. Rzymian 10:14. Jakże więc będą wzywać tego, w którego nie uwierzyli? A jak uwierzą w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszą bez kaznodziei? Czyli o Panu Jezusie trzeba niezbędne informacje zaczerpnąć, niezbędne poznanie. To nie są duże rzeczy. To komuś na łożu śmierci nawet można przekazać. O przyjściu Chrystusa na świat, o tym, kim jest, że umarł za nasze grzechy, że zmartwychwstał dla naszego zbawienia. Po prostu prosta Ewangelia nie wymaga bardzo wielu słów i trzeba to poznać, ale samo w sobie przyjęcie do wiadomości nie wystarczy. Skąd wiemy? List do Rzymian, 1 rozdział, werset 32, opisuje ludzi, którzy mieli pewną wiedzę, a jednak źle postępowali. Rzymian 1:32. Oni to poznawszy wyrok Boga, że ci, którzy robią takie rzeczy, są godni śmierci, nie tylko sami je robią, ale też pochwalają tych, którzy tak postępują. Czyli można znać wyrok Boży, można znać Słowo Boże, a mimo to postępować wbrew temu. Więc sama wiedza nie wystarczy. List Jakuba wskazuje, że demony też mają poznanie. Ale co z tego, skoro nie robią z tego właściwego użytku? Jakuba, 2 rozdział, werset 19, zobaczmy. Ty wierzysz, że jest jeden Bóg i dobrze czynisz. Demony także wierzą i drżą. Więc ta wiedza na nic się im nie przydaje, bo po prostu robią i tak swoje. I teraz drugie pytanie. Czy poznanie prawdy o Jezusie, ale i przyjęcie jej wystarczy do zbawienia? Czyli nie tylko poznanie, o czym mówiliśmy przed chwilą, ale i przyjęcie. Zaraz się zastanówmy, czy nawet przyjęcie już jest
prawdziwym nawróceniem. Zobaczmy do przykładu Nikodema w Ewangelii Jana w 3 rozdziale od 1 do 3. Ten człowiek coś wiedział o Jezusie, ale czy był nawrócony? Ewangelia według Jana, 3 rozdział od 1 do 3. A był pewien człowiek z faryzeuszy imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Przyszedł on do Jezusa w nocy i powiedział: Mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić tych cudów, które ty czynisz, gdyby Bóg z nim nie był. Odpowiedział mu Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Zobaczmy, ten człowiek nie tylko poznał prawdę o Jezusie, ale również ją przyjął, bo mówi: Mistrzu, mówi, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel. Mówi wiemy, czyli nie tylko on sam, więcej było takich osób, które tak myślało, uznawał jego cuda i przyjął prawdę o Jezusie. Ale co Pan Jezus, czy powiedział: no to pięknie, to jesteś moim bratem? Nie. Powiedział, że musi się narodzić na nowo. I tutaj też zobaczmy do innego tekstu, do króla Heroda Agrypy, jego przykład, który też przyjmował wiedzę pewną, nawet do siebie. 26 rozdział Dziejów Apostolskich, 27 i 28 werset. Czy wierzysz, królu Agrypo, prorokom? Wiem, że wierzysz. Wtedy Agrypa powiedział do Pawła: niemal przekonałeś mnie, żebym został chrześcijaninem. Czyli widać, nie był wcale chrześcijaninem, mimo że wierzył prorokom, mimo że przyjmował pewne rzeczy do swojej wiedzy, do swojej świadomości. A więc można nie tylko usłyszeć pewne prawdy biblijne, ale i przyjąć, a jeszcze nie być nawróconym. Jeśli Chrystus ma mnie zbawić, to muszę osobiście zdecydować, że Go przyjmę i przyjdę do Niego. Ewangelii według Jana w 1 rozdziale, w wersecie 12 czytamy, jak to się dzieje, że człowiek naprawdę się nawraca. Lecz wszystkim tym, którzy Go przyjęli, dał moc, aby się stali synami Bożymi, inaczej dziećmi Bożymi, to jest tym, którzy wierzą w Jego imię. Czyli zobaczmy, trzeba przyjąć Jezusa, żeby stać się dzieckiem Bożym. Dalej czytamy o tych ludziach, że są narodzeni nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, ale z Boga. Czyli trzeba dostąpić nowego narodzenia. I właśnie tu jest klucz do sprawy, a imię Jezusa, w które wierzą wszystkie dzieci Boże, to nie chodzi o samo imię. Chodzi o istotę i tożsamość Chrystusa. Wszystko, co o Nim mówi, objawienie Boże. Musimy wierzyć, że Słowo wcielone jest Mesjaszem i Synem Bożym i całym sercem Mu się poddać. W Ewangelii według Jana, 6 rozdział, werset 35, wyjaśniono, jak przychodzimy do Jezusa. Jana 6:35. I odpowiedział im Jezus: ja jestem chlebem życia. Kto przychodzi do mnie, nie będzie głodny, a kto wierzy we mnie, nigdy nie będzie odczuwał pragnienia. Tutaj występuje tak zwany paralelizm bliskoznaczny. Mimo że po grecku jest spisane Pismo Święte, to nadal autorzy myślą po hebrajsku i tak formułują myśli. Nie wszyscy, bo może Łukasz nie, ale większość tak. I na czym polega paralelizm bliskoznaczny? Że ta sama myśl jest wyrażona za pomocą innych słów. Czyli przychodzi do mnie, wierzy we mnie. Czyli przychodzimy do Jezusa jak? Nie w jakiś tajemniczy, bardzo mistyczny sposób, ale przez wiarę. Przez wiarę, że zaczynamy Mu się poddawać, uznawać, że jest naszym Zbawicielem, a zbawcza wiara polega na świadomym położeniu swojej ufności w Chrystusie jako naszym Zbawicielu i w Jego doskonałym dziele skończonym na Golgocie. Ewangelii Jana jest ten podstawowy tekst, 3 rozdział, werset 16. Niektórzy nazywają go sercem Biblii, znamy wszyscy ten tekst. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. To jest prawda biblijna. Tymczasem w XVI wieku Sobór Trydencki wyklucza z Kościoła wszystkich tych, którzy wierzą, że na podstawie prostej wiary, ufności położonej w Chrystusie, w Jego dziele można być zbawionym. Widać, ludzie mówią coś innego. Słowo Boże mówi coś innego. Że prosta wiara w Jezusa jako Zbawiciela zbawia człowieka. I 36 werset zobaczmy jeszcze. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne. Nie jest powiedziane, że dopiero będzie miał,
Ale już teraz ma. Jeżeli człowiek łączy się z Chrystusem, to w nim ma życie wieczne. Ale kto nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży zostaje na nim. Więc to jest prawdziwe nawrócenie, że przyjmuję poznanie, słyszę poselstwo Ewangelii, przyjmuję to poselstwo do siebie i pokładam ufność Zbawicielu. Zbawiająca wiara nie polega na niewiedzy i ślepym fanatyzmie. Jej fundamentem jest poznanie i właściwe zrozumienie Ewangelii. W liście do Rzymian 10:17 powiedziano właśnie o tym, że bez Słowa Bożego nie ma prawdziwej wiary. Rzymian 10:17. Wiara więc jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Boże. Inny przekład byłem przez Słowo Chrystusowe. Zależnie od lekcji tekstu greckiego. W każdym razie Słowo Boże daje prawdziwą wiarę i ta wiara właśnie jest zbawiającą wiarą. Wiara nie polegająca na swoich zasługach, na zasługach innych osób, świętych, Marii, kogokolwiek, na dobrym wychowaniu, na dobrym członkostwie w Kościele, na czymkolwiek, chociaż pewne rzeczy mają swoją wartość, ale polega na całkowitym oparciu się na doskonałym dziele dokonanym przez Zbawiciela i na Nim samym. Bo Bóg Ojciec Jego dał, żebyśmy w Nim położyli wiarę i przez Niego przyszli do Ojca. Dopiero przez Jezusa mamy społeczność z Bogiem jako z Ojcem, bo Bóg przyjmuje nas jako swoje umiłowane dzieci. Rodzi nas na nowo z łaski przez wiarę w Jezusa Chrystusa. I to jest prosta, biblijna Ewangelia. I teraz powiedzmy sobie o roli człowieka w nawróceniu, bo tu powiedzieliśmy, na czym polega nawrócenie, co się na nie składa, a teraz wiara i pokuta muszą iść ze sobą w parze. Definicja pokuty. Pokuta nie polega na tym, że ksiądz po spowiedzi zadaje 10 zdrowasiek do odmówienia. To jest pokuta, wiadomo, w wydaniu ludzkim, ale pokuta w sensie biblijnym jest serdecznym żalem z powodu grzechu, wyrzeczeniem się go, szczerym zobowiązaniem się do porzucenia go i do kroczenia drogą posłuszeństwa Chrystusowi. Pokuta polega najpierw na zrozumieniu, że grzech jest czymś złym. Wszystko jedno, jaki to był grzech. Nawet życie takie daleko od Boga, czy wyznawanie herezji, cokolwiek to było. Trzeba zrozumieć, że to było złe i my byliśmy, nie ktoś inny, ale my też osobiście byliśmy temu winni. Cokolwiek to było w naszym życiu grzechem. Dalej trzeba emocjonalnie przyjąć nauczanie Biblii na temat grzechu, co wywołuje żal z powodu grzechu i znienawidzenie go. Biblia mówi, brzydźcie się złem, miłujcie dobro. Także trzeba znienawidzieć grzech. O Panu Jezusie powiedziano, że umiłował sprawiedliwość, a znienawidził nieprawość. Trzeba się od tego odciąć. Dalej, trzeba podjąć osobistą decyzję, by odwrócić się od grzechu, wyrzec się go. Decyzję woli polegającą na porzuceniu go i postanowieniu prowadzenia życia posłusznego Bogu Ojcu i Panu Jezusowi. I właśnie pokuta ma miejsce w sercu jednostki, w jej wnętrzu i skłania całego człowieka do podjęcia decyzji o odwróceniu się od grzechu. To jest właśnie fundament i to jest bardzo ważne, ponieważ dzisiaj czasami słyszy się nauczycieli, którzy mówią, że nauczanie o pokucie, inaczej o upamiętaniu czy skrusze, nie wchodzi w skład Ewangelii. Wręcz przeciwnie, już od Jana Chrzciciela, aż po końcówkę Ewangelii Łukasza, cały czas jest mowa o pokucie. Pan Jezus tego nauczał, Jan Chrzciciel głosił, apostołowie to głosili. I zaraz, za jakiś czas sobie o tym powiemy. I bardzo ważną rzeczą jest sprawa zadośćuczynienia, o ile to możliwe. Chociaż nie zawsze jest to możliwe, pokutujący grzesznik powinien dołożyć wszelkich starań, by naprawić wyrządzone zło. Jeśli oczywiście wchodzi to w grę. Na przykład Zacheusz był gotów wynagrodzić krzywdy, jakie wyrządził jako nieuczciwy przełożony poborców podatkowych, gdzie niestety dopuszczał się różnych finansowych nadużyć. I Ewangelia według Łukasza mówi o zadośćuczynieniu. To jest dziś niepopularna nauka, ale to jest biblijna. Łukasza 19, rozdział od 8 do 10. Zacheusz zaś stanął i powiedział do Pana, Panie, oto połowę mojego majątku daję ubogim, a jeśli kogoś w czymś oszukałem, oddaję poczwórnie. I powiedział Jezus do niego, dziś zbawienie przyszło do tego domu, gdyż on jest synem Abrahama.
bo Syn Człowieczy przyszedł, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Znane są przypadki osób, które po nawróceniu spłaciły wszystkie długi, zwróciły zrabowane przedmioty lub poddały się w ręce władz, jeśli były poszukiwane, na przykład listem gończym, a się ukrywały gdzieś w innym kraju. No na przykład ja, jako były świadek Jehowy, starałem się niektóre osoby odwiedzić i odkręcić te błędne nauki, zwłaszcza sprawę zakazu transfuzji, która jest niebiblijna, bo Bóg jedynie zabrania spożywania z krwią, a transfuzja to jest zupełnie coś innego, to jest ratowanie życia. I Biblia mówi, że litera zabija, a duch ożywia. I starałem się odwiedzić różne osoby, żeby nie narażać ich na te zgubne skutki herezji świadków. I gdzie mogłem, gdzie mnie Bóg posłał, tam starałem się to odkręcić, naprawić ten błąd. W sytuacji, gdy nawraca się człowiek, który opuścił żonę i teraz żyje w konkubinacie, prawdziwym dowodem skruchy, nawrócenia, będzie powrót do prawowitej żony. I to bez względu na to, czy konkubina jest zainteresowana Ewangelią, a żona na przykład nie. Także jeśli to możliwe, powinniśmy starać się naprawić błędy, coś odkręcić, coś poprawić. Bo zadośćuczynienie jest biblijną nauką. Oczywiście w miarę możliwości, bo Biblia mówi, nie zbranie się czynić potrzebującemu, jeżeli to leży w Twojej mocy. Jeżeli czasami już nie można czegoś zrobić, wyobraźmy sobie, nawraca się jakiś islamista, który zabił ludzi, to on im życia nie przywróci. Już tego nie naprawi. Może przeprosić te rodziny, może wspierać materialnie wdowy, dzieci po nim. To byłby dowód zadośćuczynienia po tym, kogo zabił. Ale życia nie przywróci. Skąd wiemy, że pokuta jest niezbędna? Bo na razie byłem trochę gołosłowny, nie przedstawiłem konkretnie wersetów za dużo. Czy rzeczywiście nawrócenie obejmuje postanowienie życia w posłuszeństwie Chrystusowi? Dzisiaj jest modny pogląd w niektórych takich bardziej luźnych kręgach chrześcijańskich, że nawrócenie to jest, owszem, trzeba uwierzyć w Chrystusa, ale posłuszeństwo Chrystusowi jest opcją. Możesz być całe życie nieposłuszny Chrystusowi jako chrześcijanin, a i tak będziesz zbawiony. Najwyżej będziesz sprzątał, będziesz chodził z miotłą, będziesz miał najniższą pozycję w Królestwie Bożym. Czy rzeczywiście tak jest? Czy też po nawróceniu możemy żyć może tak samo jak przedtem, tylko będziemy się chlubić, że jesteśmy chrześcijanami, może jeszcze na innych z góry patrzeć? Ewangelii według Mateusza, 11 rozdział, zobaczmy wersety 28 do 30. Co sam Pan mówi o tym, co mamy zrobić, jeśli mamy do Niego przyjść? Ewangelia według Mateusza, 11 rozdział, 28 do 30. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam odpoczynek. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie odpoczynek dla waszych dusz. Moje jarzmo bowiem jest przyjemne, a moje brzemię lekkie. Mamy wziąć na siebie, drodzy, jarzmo Jezusa, to znaczy poddać się Jego przewodnictwu i kierownictwu, Jego panowaniu, uczyć się od Niego i okazywać Mu posłuszeństwo. Jeśli nie chcemy się do tego zobowiązać, znaczy to, że nie zaufaliśmy Mu. Być może chcemy, by był naszym Zbawicielem, ale nie chcemy, aby został naszym Panem. Dzieje apostolskie, 20 rozdział, 20 i 21 werset pokazują, co było treścią nauczania apostolskiego. Czy rzeczywiście w ramach głoszenia Ewangelii głoszono i pokutę? Dzieje 20 rozdział, 20 i 21 werset. Paweł mówi do starszych w Efezie. Jak nie uchylałem się od niczego, co pożyteczne, od przemawiania i nauczania was publicznie i po domach, oświadczając zarówno Żydom, jak i Grekom o pokucie wobec Boga i o wierze naszego Pana Jezusa Chrystusa. Trzeba okazać skruchę wobec Boga Ojca, bo wszyscy w jakiś sposób grzeszymy i nasi prarodzice już oddzielili się od Boga i my też rodzimy się jako oddzieleni od Boga, ale Bóg daje wiarę w Chrystusa jako prosty środek do ratunku z tego stanu. List do Hebrajczyków wskazuje, że nauka o pokucie jest fundamentem, podstawą nauki. Rozdział 6, werset 1 Hebrajczyków. Dlatego zostawmy podstawowe nauki o Chrystusie i przejdźmy do tego, co doskonałe. Nie zakładając ponownie fundamentu, którym jest pokuta od martwych uczynków i wiara w Boga. Martwe uczynki to nieowocne uczynki, które nie przynoszą wielkiego pożytku, zwłaszcza jeśli chodzi o zbawienie.
Więc trzeba z tego pokutować i położyć wiarę w Boga. To podstawowa sprawa. Więc widzimy, że pokuta jest elementem, czy też upamiętanie, czy skrucha, nawrócenie, różnie możemy to nazywać, jest elementem prawdziwej wiary, prawdziwego dojścia do Boga. List do Tytusa wskazuje na konieczność zmian w życiu tych, którzy oddają się Chrystusowi i Bogu. Tytusa, 2 rozdział od 11 do 14. Objawiła się bowiem łaska Boga niosąca zbawienie wszystkim ludziom, pouczająca nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości, trzeźwo, sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i chwalebnego objawienia się wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków. Mamy wyrzec się grzechu, ponieważ Chrystus wykupił nas od niego. Oczyścił nas, byśmy byli jego własnością, pełniąc gorliwie dobre uczynki. Ale co jest pierwsze? Pierwsze jest wykupienie. Pierwsze jest działanie Boże. Uczynki są owocem tego, co Bóg dokonuje w nas. Od wewnątrz na zewnątrz. I rozważmy pytania sobie. Czy naprawdę uważamy, że Pan Jezus zasługuje na to, by poddać Mu całe swoje życie? Był przywoływany tutaj w rozmowie dzisiaj tekst, że żyjemy dla Pana. A dlaczego żyjemy dla Pana Jezusa? Dlaczego nie tylko dla Boga Ojca? List do Rzymian wyjaśnia to, 14 rozdział od 7 do 9. Nikt bowiem z nas dla siebie nie żyje i nikt dla siebie nie umiera. Bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy. Jeśli umieramy, dla Pana umieramy. Dlatego czy żyjemy, czy umieramy, należymy do Pana. Gdyż po to Chrystus umarł, powstał i ożył, aby panować, czyli inaczej być Panem i nad umarłymi, i nad żywymi. Czyli zobaczmy, Chrystus ofiarował swoje życie i dzisiaj my należymy do Boga nie tylko na mocy stworzenia, ale też na mocy odkupienia. Chrystus nas wykupił i On jako ten, który wykupił nas, ma do nas prawo. I ci, którzy oddali życie Chrystusowi, do nich diabeł już nie ma prawa. Oni należą do Chrystusa, dla Chrystusa żyją i umierają. On nad nimi panuje. Dlatego tak bardzo ważne jest, żeby powierzyć Jezusowi swoje życie i być Mu poddanym. A co pomoże nam posłusznie poddać się Jego zwierzchnictwu? Drugi list do Koryntian, 5 rozdział 14 i 15 werset, wyjaśnia, co może być taką motywacją dla nas. Miłość Chrystusa bowiem przymusza nas, Biblia Warszawska mówi, przynagla nas, jako tych, którzy uznaliśmy, że skoro jeden umarł za wszystkich, to wszyscy umarli. A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już więcej nie żyli dla siebie, lecz dla tego, który za nich umarł i został wskrzeszony. Czyli ta miłość Chrystusowa, kiedy pomyślimy, jak wielkiej ofiary podjął się Chrystus, jak wielkiego poświęcenia, jak cudowną miłość czystą, bezinteresowną, świętą nam okazał, to czujemy się pobudzeni, żeby żyć dla Niego. I to z radością. Bo taka tylko motywacja strachu, takie tylko gromienie, takie tylko łajanie nie jest dobrą motywacją do służenia Bogu i Chrystusowi. Właśnie ta wdzięczność za to, co Bóg dokonał na Golgocie, to działa na człowieka wierzącego. Świadoma wdzięczność za Ewangelię i świadome odnawianie ciągłe tej wdzięczności. I teraz powiedzmy sobie, drodzy, czy wiara i pokuta muszą trwać aż do końca życia? Co do wiary, to się zgodzimy, że dopóki nie będziemy oglądali Chrystusa twarzą w twarz, wiara jest konieczna. Lecz początkowa wiara i pokuta zdarzają się tylko raz przy nawróceniu. Te cechy jednak powinny pozostać w naszym sercu, w dalszym życiu chrześcijańskim. Mamy żyć wiarą, chodzić w niej. Otwarty mamy drugi list do Koryntian, 5 rozdział. To w wersecie 7 czytamy. Przez wiarę bowiem kroczymy, a nie przez widzenie. My nie potrzebujemy pomocy wizualnych do służenia Bogu. My wierzymy w istnienie niewidzialnego Boga Ojca i my wierzymy, że Chrystus, który jest widzialny, bo Jego ciało jest chwalebne, jest to samo, które umarło i zmartwychwstało, jest nadal ciałem widzialnym, ale wyniesionym do wielkiej chwały. I On powróci widzialnie, słyszalnie, publicznie w wielkiej chwale. Ale teraz Go nie widzimy. Ale apostoł Piotr mówi, tego nie widzicie, ale Go miłujecie. I ten Chrystus chce mieszkać w naszych sercach przez wiarę.
I mówi, że dla tych, którzy będą mu posłuszni, uczniów jego, on wraz z ojcem przyjdzie i u niego zamieszkamy. A apostoł Paweł powiedział, jak jego życie wyglądało po uwierzeniu Chrystusa. Galacjan, 2 rozdział, werset 20. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję, ale już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. A to, że teraz żyję w ciele, żyję w wierze Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał za mnie samego siebie. A zatem mamy żyć wiarą, mamy prosić też, myślę, pomodlimy się za nasze siostry, żeby Duch Święty po prostu w ich życiu był wyraźnie obecny i żeby po prostu Chrystus mieszkał w ich sercach. I codziennie powinniśmy żałować za grzechy i pokutować za nie. W jednym kościele głosi się pogląd, że pokuta jest tylko na początku drogi, a potem już nie jest potrzebna. Dlaczego? A modlitwa Ojcze Nasz co mówi? I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie tylko modlitwa Ojcze Nasz o tym mówi, ale apostoł Jan pisze, że mamy wyznawać swoje grzechy. W pierwszym swoim liście mówi właśnie, że jeśli kto zgrzeszył, niech je wyzna. Zobaczmy pierwszy list świętego Jana, 1 rozdział, werset 8 i 9. Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, sami siebie zwodzimy i nie ma w nas prawdy. Jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, aby nam przebaczyć grzechy i oczyścić nas z wszelkiej nieprawości. Więc pokuta jest dalej potrzebna, aż do końca życia. Codzienne przepraszanie Boga, a także jeśli kogoś zraniliśmy, skrzywdziliśmy, także bliźniego. I po prostu uniżenie się przed Bogiem jest konieczne i wyznawanie. Pora na podsumowanie. W trakcie dzisiejszego kazania przypomnieliśmy sobie, że nawrócenie polega na pokucie i wierze w Chrystusa jako Zbawiciela. Wiara polega na przyjęciu z przekonaniem prawdziwej nauki i położeniu ufności w Chrystusie jako Zbawicielu. Takiej wierze koniecznie towarzyszyć musi pokuta, co znaczy szczery żal za grzechy, porzucenie ich i oddanie całej swej osoby w posłuszeństwo Chrystusowi. Stwierdziliśmy również, że wiara i pokuta muszą u nas występować również w dalszym życiu chrześcijańskim. Jakie znaczenie mają te prawdy dla nas obecnych tutaj? Jeśli ktoś z nas po wysłuchaniu tego kazania stwierdził, że nie jest nawrócony, takiego wzywamy słowami z Księgi Izajasza, 55 rozdział, 6 i 7 werset. Izajasza, 55 rozdział, 6 i 7 werset. Szukajcie Pana, póki może być znaleziony. Wzywajcie Go, póki jest blisko. Niech bezbożny opuści swoją drogę, a człowiek nieprawy swoje myśli i niech wróci do Pana, a on się zlituje. Niech wróci do naszego Boga, gdyż jest on hojny w przebaczeniu. Trzeba zwrócić się do Boga. Jeśli ktoś nie poświęcił swego życia Bogu i Chrystusowi, czas najwyższy, żeby to zrobić. Nie należy z tym zwlekać. Nie wiemy, co jutro będzie, czy się obudzimy, więc póki czas oddajmy się Bogu. My z kolei, którzy należymy do grona wierzących, także dzisiaj dwie ochrzczone nasze siostry, stosujmy się do pouczenia z listu do Kolosan, 2 rozdział, 6 i 7 werset. Jak więc przyjęliście Pana Jezusa Chrystusa, tak w Nim postępujcie, tak w Nim chodźcie inaczej. Zakorzenieni i zbudowani na Nim i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, obfitując w niej z dziękczynieniem. Tu czytamy nie tylko, żeby dalej chodzić w Chrystusie po przyjęciu Jego, ale trzeba być zakorzenionym, zbudowanym na Nim, utwierdzonym w wierze, być też pełnym dziękczynienia, wdzięczności. Dlatego, drogie siostry, zachęcam was i wszystkich nas, którzy kiedyś poświęciliśmy się Bogu, dalej umacniajmy swoją wiarę, regularnie czytając Słowo Boże, rozmyślając nad Nim i żyjąc zgodnie z Nim. Trwajmy w żarliwej modlitwie. Codziennie wyznawajmy Bogu nasze grzechy i prośmy Go o przebaczenie na podstawie ofiary Jezusa. Już o tym czytaliśmy. Szczerze żałujmy za swe grzechy i poprawiajmy swe postępowanie. Jeremiasza, 26 rozdział, werset 13, gdzie czytamy: dlatego teraz poprawcie swoje drogi i swoje uczynki i usłuchajcie głosu Pana, swego Boga, a pożałuje Pan tego nieszczęścia, jakie zapowiedział przeciwko wam. Bardzo ważna jest też społeczność z innymi chrześcijanami. Kiedy Bóg powoływał w pierwszym wieku do kościoła ludzi, zauważcie, co mówię, do kościoła, to nie powoływał jednostek, które miały służyć Bogu, powiedzmy, w domu, tak?
na przykład nagromadziły trochę pism chrześcijańskich w pierwszym wieku. Będę sobie czytał, ale nie będę chodził, bo ludzie są niedoskonali, jeszcze się zgorszę czymś, to lepiej zostanę w domu. Czy tak miało być? A dzisiaj w dobie internetu, w dobie różnych nagrań, ktoś powie, będę siedział w domu i będę słuchał sobie, a nie będę chodził na nabożeństwa. Albo ktoś inny jeszcze powie, a te wszystkie społeczności są niedoskonałe, więc lepiej członkostwa nigdzie nie przyjmować. Dzieje apostolskie, drugi rozdział, wyjaśniają, jak Bóg działał, jeśli chodzi o Kościół. Jak powoływał ludzi. Zobaczmy, Dzieje apostolskie 2:47, druga część wersetu. A Pan dodawał Kościołowi każdego dnia tych, którzy mieli być zbawieni. Czyli trzeba być w społeczności. I trzeba też w społeczności trwać w różnych rzeczach. Prawdziwy chrześcijanin nie wyobraża sobie, żeby mając Boga za Ojca, nie mieć innych dzieci Bożych za swoich umiłowanych braci i siostry. Lgnie do dzieci Bożych, chce z nimi być w towarzystwie, bo to jest jego duchowa rodzina. Dzieje apostolskie, drugi rozdział, werset 42. Trwali oni w nauce apostołów, w społeczności, w łamaniu chleba i w modlitwach. To jest właśnie wzór, jak zadbać o dalsze zdrowie duchowe. Po prostu trwać w nauce apostolskiej, w społeczności, czyli we wspólnocie z innymi wierzącymi, w łamaniu chleba, czyli Wieczerza Pańska, dzisiaj nas czeka jeszcze Wieczerza Pańska, i w modlitwach. Ponadto, drodzy, jest jeszcze jeden szczegół, który warto brać uwagę dla naszego zdrowia duchowego. Ostatnio tego doświadczyłem i doświadczam, spotykam jednego pana, z którym rozmawiam o Ewangelii i mam wielką radość z tego. Także słowem i czynem składajmy skuteczne świadectwo naszym Panu i Jego Ewangelii. Niech zachętą do głoszenia prawdy będą dla nas słowa Charlesa Spurgeona, wybitnego kaznodziei z XIX wieku. Powiedział tak: nawet gdybym był zupełnie samolubny i nie dbał o nic poza własnym szczęściem, postanowiłbym, jeśli mógłbym za sprawą Boga, zostać zdobywcą dusz, gdyż nigdy nie znałem tak doskonałego, obfitego, niewypowiedzianego szczęścia, najczystszego i najbardziej uszlachetniającego rodzaju, jak to, które odczuwałem, gdy po raz pierwszy usłyszałem, że za moim pośrednictwem ktoś szukał i znalazł Zbawiciela. Przypominam sobie radość, która mnie ogarnęła. Nigdy żadna matka nie cieszyła się tak z jej pierworodnego dziecka. Żaden wojownik nie radował się tak z niełatwo osiągniętego zwycięstwa. Niech taka radość stanie się również naszym udziałem. Dzielmy się Ewangelią z innymi, swoim życiem i swoim świadectwem. Więc taka jest rola człowieka w nawróceniu. Tak to wygląda według Biblii. Niech Bóg dopomoże naszym drogim siostrom, aby trwały w Panu i osiągnęły koronę życia. My też, którzy już dłużej chodzimy z Panem, chodźmy za Nim wiernie i trwajmy w Panu umiłowani. Amen.